Witajcie, z tej strony ponownie Starkey. A oto i Battle Chasers Night War. Jak widzicie, pojawiło mnie na początku tego całego miejsca, więc po prostu trzeba będzie przeleźć jeszcze raz. Ale nie jest to problem, bo na szczęście nie zrestowało całego kształtu, tylko wiecie, no jedne co to miejsce, w którym ja stoję. Więc pora zwiedzać. No i proszę, kto by się spodziewał, kolejne przejście, które prowadzi do jakichś wrogów, pułapków i innych rzeczy. Dobra, co to jest? Nie wiem. Ale w sumie jest tylko jeden gościu, jakiś bandyta, zabijaka. Dobra, zobaczymy co i jak za chwilę. Miejmy nadzieję. Ło, mocny gość. Ale tak, wiecie, no, pokonaliśmy już mocniejsze problemy ostatnio, więc miejmy nadzieję, że teraz też będzie dobrze. No i standardowo, no, starałbym się jednak odcinek trzymać w krótszym czasie niż ostatnio te 40 minut coś. Ale nie obiecuję wam, bo akurat Battle Chasers jest taką grą, że w sumie szkoda marnować czas na krótsze odcinki. I czasami lepiej po prostu pociągnąć już te pół godziny, albo lepiej tylko po to, żeby no, pokazać po prostu jak tam się to rozwinie w porządny sposób, wiecie, no nie przerywać sztucznie. Więc w przypadku tej gierki, jak mówiłem, bardzo szybkie, ale to też nie jest za dobre, szybkie. Wolne, nie no. Kontynuując, no w przypadku tej gierki moja reguła krótszych odcinków raczej nie będzie się aż tak może tyczyć tego wszystkiego. Porozumiecie. Fajnie by było, gdyby to wszystko naturalnie jednak by przebiegało i może będzie, może nie. Ale teraz to nie jest temat do rozwodzenia się nad tym. To prędzej na jakimś podcaście bądź live'ie. Zobaczmy coś fajnego. Nope. Jak zwykle same śmieci. Idealnie, można użyć w pobliżu wrogów. Nie wiem co to jest, ale... A, no tak, motywator. Te ludzki lubią gadać. Dobra. Wiecie co, ze wszystkich wrogów chyba najbardziej obawiam się tego motywatora, więc... Lepiej będzie się jego pozbyć najpierw. Potem ludka. Miejmy nadzieję, że nie pożałuje. No, a jeśli pożałuję, to w najgorszym wypadku... Brawo ja! Oczywiście nie nakierowałem na odpowiedniego przeciwnika. Okej, dobra, glutek jednak jest groźny. Ale muszę się pozbyć motywatora, rozumiecie? Jeden wróg mniej w bitwie, to w sumie... Ależ dobra, ty uderz jego. No, jeden wróg mniej w bitwie, to w sumie jeden wróg mniej do martwienia się o cokolwiek. I w twoim przypadku jeszcze jest... Rozpłatanie, no co? Ojejuśku. Co ci stało się? Jakiś efekt niezbyt pozytywny. A, o 10% więcej obrażeń magicznych. Super. Normalnie super. Ale przynajmniej motywator już jest bliski śmierci. Dobra, teraz gdzie to jest? Dziki ogień. I zobaczymy jak to wyjdzie. Super. Dobra. Ja można już trochę gluta pobić. Z nadzieją na to, że uda się wykończyć wszystko. Dziękuję bardzo, Calibretto. Jak widzicie, jak zwykle niezły gość z niego dał radę. Ekspy lecą. Przedmiotów żadnych przydatnych nie ma. A póki mam jeszcze tą okazję, to podlecę ich trochę zanim właśnie kolejny wróg mnie dopadnie. Oczywiście jak widzicie, zwykły pajączek z ruin, więc tutaj nie ma do co się przejmować. Ale no jednak, mogło być gorzej. Dobra. No, i ogólnie z mojej wiedzy mogę jeszcze wam powiedzieć, że większości mechanik gry jeszcze nawet nie poznaliśmy. Ale wszystko przed nami. Wiecie. Podoba wam się, widzę, że to jest popularniejsze od Gothica i Graveyard Keepera, więc będzie. Można nawet postaram się, żeby codziennie jakoś tam wrzucać. To oczywiście byłyby krótsze odcinki, bo nie ma co robić kilkugodzinnych, wręcz
sytuacji, kiedy to byłoby codziennie i... No, rozumiecie, o co mi chodzi, więc dobra, mniejsza z tym. Co my tu mamy? Mapa podziemi. Fajnie, tylko jak teraz skorzystać z tej mapy? Okej, dobra, gdzie... Nie, no ja chyba nie umiem. Dobra, jestem za głupi na używanie map. U, coś jest? Głupie wojenne 3x4, zbroja. O, czyli chyba zdobyliśmy już komplet. Dobra, dziennik pisany odręcznie na pergaminie, dobra. W końcu spotkałem generała Tazwiera, osobiście. Słuchając gadki o tym, jak zmienił się od powrotu, sądziłem, że wszyscy przesadzają. Teraz jednak myślę, że byli zbyt ostrożni w swoich opiniach. Powrócił w nowej zbroi. Chociaż trudno to nazwać zbroją, miałem wrażenie, że jest ona czymś więcej. Sposób, w jaki połyskiwała, nawet w przyćmionym świetle pochodni w podziemiach przyczółka, był nienaturalny. Mógłbym przysiąc, że od samego patrzenia rozbolał mnie łeb. Ale to zapewne skutek kaca. Zapewne. No. Więc proszę. Udało się, dostaliśmy jakieś nagrody. Jestem w ogóle po co iść? A, okej. Zgaduję, że jest po co. A, serio? Spodziewam się trochę większej dawki. Ale dobra, mam pojedynczego wroga, więc... Mam nadzieję, że nie będzie tak strasznie źle. Bo jednak chciałbym oszczędzać moce gali i innych, wiecie, no... Na jednak bardziej wymagające starcia, niż ogłuszać byle pojedynczego wroga. Dobra, bij, zabij. Teraz on się szykuje. Atak strzelca. No niestety. Będą problemy, a many gali już nie ma po naszych starciach. No i minimalnie. Na całe szczęście ten nie jest aż taki mocny, jak tam ostatnio był. Więc dziękuję bardzo, bitwa wygrana niewielkim kosztem. Ta walka była niemal wyrównana, no tak, tak, niech ci będzie gali. Wieżnik z odzysku, może kiedyś się okaże przydatny. Póki co, lećmy na zwiedzanie. Chociaż w sumie nie wiem, czy jest tutaj co zwiedzać w ogóle. Sądząc po tym, że jest takie miejsce, to coś tutaj musi być. Dobra, no chyba, że naprawdę nie ma, to wtedy... No, trochę jak spowidyle. Chociaż to i tak nie jest źle. Dobra. Za dużo używam słowa dobra. Więc tak. Jakiś... Można w końcu sprawdzić chyba, jak to działa. Okej. I widać już mniej więcej mapę. Ciekawe. W takim też wypadku wiadomo, że musimy dokończyć eksplorację pokoju tego tam od dołu, bo chyba jeszcze tego nie skończyliśmy. Po czym lecimy dalej w pokój, tak teraz patrząc po prawej. I będziemy mogli już zająć się wszystkim porządniej, spokojniej w ogóle. To czytałem. Oczywiście, że czytałem. I tak, mamy tutaj jakieś coś. Chyba, że zebrałem nawet. No i jest motywator wraz z glutkiem. Więc... Proszę, proszę, udało mi się ich rozdzielić. Jak dobrze. Teraz to glutek nie ma szans. No poza tym, że już... Niestety przygotował sobie jakiś tam atak, więc no. Może minimalnie nas zrani. Chciałem sobie nawet nie tylko minimalnie, to trochę, ale... No rozumiecie, o czym ja peplam bez sensu i w ogóle, więc tak. Bij, zabij, połowa bita wykończona. No oczywiście na kogoś napluje. A nie, dobra, tylko gryzie. Nie jest źle, okej. Wstrząs w sumie jest za 15. No ona miała 10, więc niestety trochę zmarnuje, ale... Dobra, może nawet nie zmarnuje tej many. Na całe szczęście. Więc jest dobrze. No. I w ogóle po krótkiej rozmowie ze znajomym mogę wam powiedzieć coś, co mi się nie spodobało na temat tej gry, bo się dowiedziałem niedawno. Otóż wyobraźcie sobie, w przypadku gali nie będzie się ulepszać jej rękawic. Tylko, no właśnie, będą też nowe sztuki, co jest takie trochę, no niezrozumiałe dla mnie, ale okej. Dobra. Drugi raport bandytów. O tytule kolejni intruzi. Szefie,
Kolejne dwa okręty, tym razem przybyły z południa. Jedna łódź i jeden sterowiec. Łódź zatopiliśmy dość szybko, lecz sterowiec uciekł. To nie nasza wina, po prostu był szybki. Dużo szybszy niż poprzednie. Ale na pewno go uszkodziliśmy. Widzieliśmy też, jak kilku nieszczęśników wypada za burtę. Zostawiliśmy ich na pastwę rekinów. Ale, no cóż, sterowiec uciekł. Może niedługo zwalić się nam na głowy, więc... A, więc i towarzystwa. O ile uda nam się odlecieć dalej, jeśli silnik nie padnie. Więcej się to nie powtórzy. Givens czy Givens? Czyli proszę, jednak to jest... Raport taki dosyć świeży. O, kolejny raport? Wyniki kościanego eksperymentu. Próbowałem połączyć kość udową ze wszystkim, lecz bez efektu. Kość barkowa nie współgra z owocami czy liśćmi. A, okej, nawet nie wiem o co chodzi, ale niech będzie. Wyniki roślinnego eksperymentu. Płatki zdecydowanie się nie sprawdziły, są do niczego. Owoc nie zadziałał z czaszką, ale nie łączyłem z nimi jeszcze innych elementów. Aha. Na ziemi leży zbita kubka kości. Pośród nich dostrzegasz kość udową, kość barkową i czaszkę. Wygląda na to, że mogą być wykorzystane w alchemii. Chcę się wyciągnąć, tak. Nawet nie wiem co to konkretnie, ale mamy już podpowiedzi. I ostatnie. Aha, znajdujesz niewielkie stanowisko alchemiczne. Ktoś z niego niedawno korzystał, o czym świadczą pozostałe składniki. Przeczytaj wpisy w dzienniku. Z dnia trzeciego. Nowy asystent działa mi na nerwy. Ciągle po coś go wysyłam, żeby tylko nie słuchać jego drażniącego podśpiewywania. To zdrowych zmysłów tych tyle śpiewa podczas pracy. Wątpię, żebym miał smykałkę do prawdziwej alchemii. Okej. Dzień piąty. Dobre wieści są takie, że nowego asystenta już nie ma. Złe z kolei, że mikstura nie zadziałała. Próbowałem połączyć kość barkową z płatkiem rośliny. Nie byłem pewien, jaki będzie efekt, więc dałem ją do spróbowania asystentowi. Padł martwy. Plus jest taki, że już nie śpiewa. I dzień szósty. Jestem wykończony. Próbowałem niemal wszystkiego. Zdaje się, że sama baza mikstury jest dobra. Powinno jej starczyć na dwie kolejne próby. Ale liczę na to, że wystarczy jedna. Spróbuję wykorzystać kość udową miejscowego zwierzęcia, połączoną z owocem. Powinno zadziałać, oby. Pozostała część dziennika jest nadpolona i nieczytelna. Tak więc, no. Sprawdź stół. Wygląda na to, że stanowisko... A wygląda to na stanowisko alchemiczne, stworzone w konkretnym celu. Zauważasz niekompletną listę składników, na której wymieniono części szkieletu oraz rośliny. Na stole leżą rozrzucone płatki kwiatu. Okej. Więc wiecie co, dajcie mi chwilę. Ja spiszę tylko wszystko na jakąś kartkę, te wszystkie notatki, które tu mamy. I spróbujemy może odtworzyć tą miksturę, o której tutaj była mowa. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Dobra. Spisałem sobie wszystko, sprawdziłem jeszcze raz. I powiem wam szczerze, spróbujemy zrobić miksturę. No, nie wiem czy to będzie dobry pomysł, ale... Niech będzie czaszka. Mhm. Oj. Chyba coś zepsułem. I może do tego liść, bo w sumie... Były wspominane o tych dwóch różnych rzeczach. Ale żadne się nie udało, więc liść i czaszka. Mhm. Dobra. Aha. Mhm. Ale to pyszne. Usujący zielony płyn. Ej, czy mi się udało? Wow, chyba się... Mhm. Mhm. Nie wiadomo jakie ma właściwości, ale chyba się coś udało. Więc dobra. Próbujemy. Jeśli dobrze zrobiłem, to fajnie, jeśli źle, to meh. A to jest najgorsze. Trzeba ich jakoś rozdzielić. Dobra, udało się. Dobra. Nie wiem, czy ryzykować, czy nie. Nie, dobra. Nie będę aż tak ryzykował. Okej. Okay. I teraz tak, Calibretto. W sumie, niech zrobi to. Może pomoże to zwyciężyć już tego wroga. Dziękuję bardzo. Się udało się.
No nie, i tak miałem dużo, więc no, nie ma co się przejmować. Dobra. Zwyczajne części. Tak trochę me. To czytałem? Tak, czytałem, więc dobra. Teraz tylko on został. Ale ten cały motywator na czwartym poziomie raczej wyzwaniem nie będzie. Nawet nie będę tym razem chyba many nadwyrężał, czy tam używał. Nie czuję takiej potrzeby. Krwawienie. Nawet jeśli jeden cios tam zrobi, to nie powinno to być wielkim problemem. No. Raczej nie jest to wielki problem, jak mówiłem. Delikatne obrażenie dla Gali, która i tak jest najwytrzymalsza z naszej całej trójki. No i dobra. Bizabi. Dziękuję bardzo. Kolejna bitwa ukończona. I zobaczymy, jak będzie. 15 minut, a my w sumie nie zrobiliśmy za dużo. Ale dobra, nie ma co narzekać. Co my tu mamy? Strzępki wełny i parę monet. No i jakieś tutaj skarby. I pojedynczy przeciwnik. Rewolwerowiec. Trochę groźnawy, ale wiecie, no ja się nie przejmuję, jak wygramy. A teraz proszę o krwawienie. Oczywiście, że nie mam. Po co mieliby krwawienie zarzucić? No po co? Ale jak tak widzę, to on jest aż taki powolny, że no, naprawdę nie ma ze mną żadnych szans. Dobra, bij, zabij. Po raz kolejny. I Garrison wszystko wykończy. Chyba, że tamten by je uniknął. Ale na szczęście tego nie zrobił, więc no. Tyle w temacie. Jakaś nowa zdolność na zwierzątło dla Garrisona. Aż bym zobaczył, co to jest. Żądło. Jakaś zwykła akcja. 10 obrażeń, 15 i wywołuje krwawienie. No patrzaj, ten zdobył kolejnego podstawowego ataka, fajnie. Nawet przydatny z tym krwawieniem. Ostroi, zwykłe części i trochę złota, ruda żelaza, jakieś tam inne rzeczy. A tutaj co to? Warsztat. Ciekawe. Można by tu było craftić, a w sumie nie mam żadnej recepty na craftcenie. Może zmarnowałem potencjał, może nie, się zobaczy. Dobra. Tak więc leci i zobaczmy, jak to będzie. Gdybym tylko jeszcze szedł dobrą drogą, to byłoby naprawdę fajnie. I teraz tak. Te miejsca w całe zwiedziłem, więc nie ma co się tym przejmować. I w sumie chyba zmieni na Gali, żeby przez przypadek jeszcze nie leczyć. Dobra, to już było. Historia przyczółka, tam rozkaz bandytów. Czyli inaczej mówiąc, mamy jeszcze dwie rzeczy do skompletowania. W sumie też, zanim będę dalej leciał, to może warto byłoby zobaczyć, jakie tu są. Aborty bandytów. Nagroda za to jest mała księga wiedzy. Jakiś punkt talentu, chociaż nawet nie wiem, co to jest. Taka praca kolejnej intruzji, dwóch tutaj. I jeszcze historia żelaznego przyczółka. Dwa takie. I będzie flaszka wskrzeszenia. Dobra. Damy radę. Chociaż to, że dam radę, to jest pewne, ale co tak naprawdę dają te talenty i czym one są, to nie będę ukrywał. Niestety nie wiem. Bo sama w sobie gra jeszcze mi tego nie zaprezentowała. I dobra. Dwie ścieżki, niestety nie pamiętam mapy. Tu jest motywator i dwóch jakichś innych. Trzeba w sumie dwa motywatory i bandyta. Ale też jest jakaś fajna skrzynka, więc może warto byłoby się tym zainteresować. I dźwięki drapania z sarkofagu. Nie wiem, czy to mądre to ruszać, ale słyszysz dźwięki drapania i szurania dochodzące co jakiś czas z pobliskiego sarkofagu. Zapytaj, czy ktoś jest w środku. Już słaby głos szepcze. Halo, jest tam kto? Proszę, wypuśćcie mnie. Zaszła słuszna pomyłka. Kim jesteś? Czym nie słuszna? Jestem człowiekiem interesu, chociaż niektórzy wolą mnie nazywać bandytą. Ale to ma tak negatywny wydźwięk. Piłem zeszłej nocy z towarzyszami i nic nas poniosło. Wiesz, o czym mówię, prawda? Kontynuuj. Potrzebuję malutkiej, maciupeńkiej przysługi. Widzisz tę rudę na pokrywce? Chciałbym, żebyś wyrecytował kilka przeklętych wersów. Zapalił jedną czy dwie przeklęte świece, a wtedy będę wolny. Skąd moi koledzy mieli przeklętą pieczęć? Ach, nie mam pojęcia. Są szaleni, ha.
A może jesteś nieumarły? Nie wiem, jak mogę w tej chwili udowodnić, ale przysięgam, jestem jak najbardziej żywy, nie jestem nieumarły. Jestem w szoku, że możesz tak w ogóle podejrzewać. To nie pomaga. Głos dochodzący z naszego sarkofagu nagle staje się mroczniejszy i groźny. Chyba nie masz pojęcia, z jakimi siłami masz do czynienia. Grzecznie spytam ostatni raz. Pomożesz mi, czy mam inny sposób rozwiązać tę sytuację? No proszę, proszę, jakieś tej siły nieczyste czy coś. W sumie nawet nie wiem, co z tym zrobić, ale... jakoś trzeba będzie to niestety zrobić. Nie wiem. Dobra. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie, no naprawdę nie wiem co i jak, ale... Nie, na cię nie będę, pokaż co potrafisz. Jest za wcześnie, żebym mógł wyjść, ale jak sobie życzysz. Rozlega się cichy śmiech. Czyli mamy jakiegoś przeciwnika. Cień Belverosa. Daje 8 obrażeń magicznych atakującym i rozpoczyna dusza. Przyspieszył swój powrót, by ukazać bohaterów. Rozpoczyna walkę z ułamkiem swoich punktów życia i mocy. Okej. Dobra. Ciekawe. I niech będzie, że zaczniemy od żądła. I teraz tak. Ona nie może niczego, więc wstrząs. Kalibrator standardowy atak. Wiecie co? Powiem szczerze, tak czy jak będę raczej powtarzał ten loch później jeszcze raz. W celu, jak to się nazywa, przejścia go na tym całym legendarnym, czy jakoś tak, więc jak będę go powtarzał, to przy okazji zobaczę, co się stanie, kiedy właśnie się go wypuści. I oczywiście zobaczymy co i jak. Pokażę wam, czy coś się dzieje ciekawego, czy nie. A póki co... Straciliśmy kalibreto. No nie za dobrze, ale można zrobić już dowolną zdolność, więc niech będzie, że... Bariera. A ty, mój drogi, wojenne ostrze. I bum, dostajesz barierkę. Niewielką, ale zawsze coś. Obrażenia i siek. To mógł być w sumie błąd. Tak. Mana. Przedmiotowa flaszka. Muszę. Jedna nadzieja. Nie mam już doładowania, więc niech będzie szybki cios. I trzeba liczyć na to, że no nie umrzemy tutaj. Ona ma teraz trochę manę dzięki temu, to może w sumie zrobić albo wstrząs, albo znowu barierę. I niech będzie, że zrobi barierę. Ten gościu ma trochę, to wojenne ostrze. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Jakoś to idzie. Trzymajcie kciuki, drodzy oglądający, to może nawet zwyciężymy. O ile oczywiście nas wcześniej nie zamorduje w jakichś dziwnych okolicznościach. Ale proszę, proszę, jednak miał nosa, żeby chyba... Aha. No to tyle by było. Super. Porażka. I co teraz? Aha. Chociaż u ucieczki zgubiłeś 40 sztuk złota, co móc odpoczywać lecząc rany. Aha. No spoko. I teraz będę musiał wszystko przełazić jeszcze raz. No super normalnie. Ale co zrobić? Okazał się być trochę zbyt mocny. Dobra. Chociaż nie mam przebacz, i tak z chęcią spróbuję jeszcze raz. Może go tym razem pokonam, może nie. Ale jakby było, czy nie było, to ja się nie poddam. Ja naprawdę chcę z nim zawalczyć i go pokonać. Miałem tylko nadzieję, że cały loch mi się nie zresetował przez to.
No a jeśli tak, to bym musiał powtarzać niestety całą kształt, bo chcę z nim wygrać, jak już mówiłem. A wiem, że te wszystkie wydarzenia i inne rzeczy tego typu, no powtarzałem się za każdym razem, kiedy się idzie. Więc dobra. Mhm. Tutaj nie wiem, czy jest jakiś potężniejszy, czy co. A jeśli nie będę interesował, po prostu wracamy do podziemia i miejmy nadzieję, że się nie zresetowało. Chociaż w sumie nie powinno, patrząc na to, że tylko na tym legendarnym się resetuje. Więc tak, kontynuuj i miejmy nadzieję, że tym razem się uda. O, i teraz pokazuję też, jak otworzyć mi mapę. Super. Gdybym wcześniej to wiedział, to byłoby dużo przyjemniej i łatwiej, ale... Ta mapa jest jakaś taka niedokładna chyba. Ja. Też nie, dobra, jest dokładna tylko na swój sposób. W ogóle odkryliśmy 63% już tego wszystkiego, więc... Może nawet uda się dzisiaj zakończyć całą przygodę. Chociaż sądząc po tym, ile czasu już to zajęło, to... Może niestety będziemy zmuszeni powtarzać ją jakoś... Znaczy nie tyle co powtarzać, co... Robić jeszcze raz, tylko że później. No i oczywiście, jak mówiłem, chciałbym na legendarnym sprawdzić, ale... Patrząc na to, że tutaj przegraliśmy na heroicznym, czyli na tym średnim poziomie trudności, bądź co bądź. Z całym wrogiem, tym jednym liszem, czy kto tam by był, nie był. To chyba będę zmuszony później jeszcze raz przechodzić, jak mówiłem, w dużo późniejszym etapie. Oczywiście, chcecie to, to pokażę wam, nie chcecie, to wam nie pokażę. I żeby nie było, jeśli nikt napisze, nie chcemy, potraktuję to jak chcemy. Inaczej mówiąc, to najprościej w świecie pokażę. I pewnie jeszcze raz. A. Super. Czyli nie mogę. I czy bestiariusz już się zapisał? Pewnie nie. Czyli tak czy chyba trzeba będzie dwa razy to robić. Dobra. Więc no. Pokolam go chyba w takim razie na normalnym. No to jest sam w sobie uwolnię już, jakby do legendarnego podchodził. Dobra. Niestety. Nie udało się tych, ich rozdzielić, więc będą wszyscy razem. Może to być znowu mój błąd. Ale dobra, co ja będę narzekał? Trzeba próbować. Tam dwa zatrucia, trochę obrażeń. Wielki dyl, no po prostu dramat. Dobra. Nie wiem, który jest który, to jest najgorsze. Może jak teraz bym sprawdził, to... Aha, czyli to jest ten, dobra. To Calibretto jeszcze musi zaatakować tego niżej. Oczywiście, żeby obaj mieli te negatywne efekty. Garrison. Oczywiście. W ten sposób. I zobaczymy, jak to pójdzie. O ile nie zginiemy od nich. A niestety nie wiem czemu, wydaje mi się, że zaraz możemy paść. I niestety to tylko jednemu losowemu zadaje. No i oczywiście powalono tak po prostu. Co się mówi, że właśnie sprowadziłem na siebie zagładę. Gra mi wykrzeczyła. No cóż. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, oczywiście jesteśmy już w grze. Uruchamiała się nie wiadomo czym bardzo długo. Teraz proszę pominąć mi to wszystko. I zobaczymy, jak będzie. Dobra. Nie straciliśmy chyba za dużo. I znowu trzeba włazić. I my tylko nadzieję, że nie straciliśmy za dużo postępu.
Będąc w sumie po paskach życia, to chyba nie straciliśmy żadnego, bądź prawie żadnego. Łącznie z moją sromotną porażką. Ale niestety. Tak już musi być najwyraźniej. Bo lama jest we mnie zbyt silna. Więc idziemy i miejmy nadzieję, że się uda. Tym razem chociaż. W sumie nie wiem, co mam mówić już, bo w sumie... Nie, tak miał się męczył już. Przechodzeniem tego po raz kolejny. W sumie może nie tyle, co męczę, co mi to wkurza, że... Najpierw przegrałem w takiej łatwej walce, a przynajmniej takiej, która się zapowiadała na łatwą. Potem znowu coś i znowu coś i znowu coś i wiecie, no... Jest to pod żadnym względem przyjemne. Teraz tylko czas sprawdzić, czy... Da. Chyba zapisał nam dosłownie wszystko poza walką. Więc tym razem spróbuję trochę mądrzej do tego podejścia. Oczywiście ich raczej nie da się rozdzielić. Z oczywistych przyczyn. Nie, niestety tylko on jest ogłuszony, ale... Przynajmniej cokolwiek. A, czyli to mu wyłącza efekt tego. Niewidzialności. Dobra, to wiem już od kogo trzeba będzie zacząć. Włoczek jest najgorszy z nich wszystkich, więc no. Prawda, ma najmniejszy poziom, ale... Trzeba się go pozbyć jak najszybciej, bo te zatrucia i inne rzeczy mogą nas dosłownie zdziesiątkować. Niestety i tak jeden atak wykonał. Teraz gdybym wiedział, ile ma życia, to bym może na dwie razy nie używał jakichś ataków czy czegoś. A jako, że nie wiem co, po prostu rzucę kamieniem w tych dwóch wrogów. Helbred to nie musi być nikogo, więc... Znaczy tamtego gościa nie musi być, więc zrobi tak. A Garrison natomiast... niech wykona już też zwykły atak. I miejmy nadzieję tylko, że Gali rzuci w niego kamieniem. Bo jeśli tak, to właśnie się go pozbyliśmy, jeśli nie, to... Kolejny atak zrobi. Dziękuję bardzo. Dobra, Bretto już pobił tego niżej, teraz tego wyżej. I Garrison musi pomóc wykończyć oczywiście tych wrogów. I tak, wiem, że prawdopodobnie krwawienie byłoby było opłacalniejsze, ale no... Wolę jednak szybciej wykończyć niż czekać z tym wykończeniem, ale... No, efektywniej czy efektowniej. Dobra. Niż z tym, bo się zaczynam plątać już w swoich własnych słowach. Okej. W takim też wypadku... Gali, możesz być już tego u góry, bo w sumie ty nie robisz wielkich obrażeń. No, krytyk wszedł. Dobra. To ma akurat większe co... Niego. A, kolejny atak od Gali. No to tak. No i nasz drogi kolega ma... Akurat idealnie na rozpłatanie, co niech użyje na obu. Nie powinien jeszcze paść, więc... No oczywiście, no jakby inaczej. W takim też wypadku lecznicza fala? Czy dziki ogień? A niech będzie lecznicza fala, przynajmniej się trochę oszczędzi tego wszystkiego. I dokończamy chociaż jednego z nich. Dobra. No, jednak niedobra. I uleczy kogo? Siebie. No cóż. Mogło być gorzej. Ale Garrison tak czy jak padł. No jeszcze Gali zaraz padnie pewnie. Znając życie. Dobra. Bitwa wygrana. I chyba na dzisiaj to starczy, bo już jest 35 minut. Bądź co bądź chciałbym, żeby to tak było trochę krótsze. Dobra, fajnie, prowokacja, jakieś tam oczyszczenie, nawet nie wiem co to do końca jest. Jeszcze tylko zbiorę te właśnie parę rzeczy. I na tym będziemy kończyć. Dziękuję bardzo, oczywiście zobaczymy jeszcze. Prowokacja, ściąga następne 3 ataki na Gali, zmniejszając obrażenia każdego z nich o 10%. Generuje 5 punktów doładowania i 5 podczas każdego ataku, czyli 15 doładowania.
No to na pewno jakąś obrończynią będzie. I Calibretto ma teraz jeszcze. Nie to, ja, nie, no ja już się plączę. Sprawne czyszczenie. Zdejmuje do dwóch osłabień z jednego towarzysza. Fajne. Dobra. Teraz wiecie co, w sumie mówiłem, że chcę kończyć, ale jeśli to zrobię, to znowu potem będzie. Co to jest? Co my tu mamy? W tym miejscu warte nad żadnym przyłkiem sprawuje wartownik. Jeśli zdecydujesz się wejść, pamiętaj, stąpaj ostrożnie. To już było. Co my tu mamy? Historia żelaznego przyczółka 4 z 4. Ten fragment pochodzi pewnie ze podręcznika. Standardowy wpisek to na początku każdego jest. Kilkadziesiąt lat po wniesieniu wydano ostateczny rozkaz całkowitego opuszczenia żelaznego przyczółka. Manny na wyspie było tak mało, że jej wydobycie stało się nieopłacalne. Konflikty, w które zaangażował się Vancelor, przerodziły się w prawdziwe wojny, spychając ważną niegdyś wyspę na margines. Kiedy wycofały się królewskie oddziały, pierwotni mieszkańcy wyspy musieli radzić sobie sami, często rywalizując z przestępcami, aby znieść resztki źródeł many. Utracono ponadto kontakt z pozostawiającymi na owianej aurą tajemniczości wyspie ludźmi. Koniec. Dobra, stąd niech napije się Garrison. A, w walce będziesz regenerować zdrowie. Spodziewam się czegoś lepszego, ale dobra. W takim wypadku może być tak. Duża butelka i żelazny przyczółek 2 z 4. Dobra. Krótko po wzniesieniu przyczółka odkryto prawdziwą wielkość dusz Manny na wyspie. Mancelor wiedział, że niewielki przyczółek musi rozrosnąć się do rozmiarów pełnego garnizonu, aby ochronić swoje interesy w tym miejscu. Żelazny przyczółek, którego nazwa pozostała niezmieniona, stał się potężnym centrum wojskowych operacji prowadzonych na pobliskich terenach. Korytarze tej budowli robiły się coraz większe i bardziej kręte, okalając pobliskie wzgórza, a niekiedy wchodząc w głąb nich. Liczba stacjonujących żołnierzy znacznie wzrosła, zaś ich obecność widoczna była na całej wyspie. Powstały nowe miasteczka i obozowiska. Rdzennych mieszkańców było niewielu, poza tym byli oni osłabieni walką z Verusem. Sami nie stawiali większego oporu. Dobra. Tak więc w sumie mówiłem, że będziemy kończyć, ale no muszę zakończyć przygodę całą tutaj. Jakaś porządniejsza skrzynia chyba. Ale z drugiej strony to są znowu wrogowie w grupie, więc... Dobra. Udało się ich rozdzielić. No nie szczególnie. I niestety aż dwie umiejętności zużyłem. Mogłem jedną cenniej, ale nie ma co narzekać. Obliczyłem nasze szanse na zwycięstwo, są nikłe. Serio? Oni są już tacy trudni do pokonania? No, aż tak źle nie może być. Nawet nie będę czekał na doładowanie, po prostu trzeba wyeliminować jak najszybciej ich wszystkich. Więc robimy tak i nietoperz już powinien padnąć. Tak. I teraz oczywiście tamten przeciwnik. Z nim będzie trochę gorzej, ale... Skoro Gali ma pełną manę, to niech zada te 44 obrażenia już jemu teraz. Brutalne zabicie, dodatkowe punkty doświadczenia. Już po wszystkim. No, sporo bije. Nie będę zaprzeczał. Ale na całe szczęście powinniśmy zdążyć wyleczyć chociaż trochę naszego towarzysza. A Gali dalej będzie używała wstrząsów. Garrison natomiast, cóż... Wojenne ostrze. Innej opcji nie ma. Pokonuje program lecznicza fala. Fajne są te teksty. Dobra, 38 obrażeń. 47. Jakoś sobie poradzimy. No, poradzimy jak na pewno. Jak źle by nie było, najgorsze mamy chyba za sobą. Więc teraz dziki ogień i powinien być już spokój. Uwaga, uwaga, uwaga. I szczelony. Nawet overkill. No dobra. Trochę many, żem nadwyrężył naszą postacią i proszę. Się udało się jakoś. Dobra. I jeden bandyta, który tu pozostał. Nie powinien być już wielkim problemem. Oczywiście zbieramy.
Witam, odłóżcie broń, nikt tu nie chce zwady, żaden ze mnie wojownik, jestem raczej hazardzistą. To dużo szybszy i mniej krwawy sposób, by się wzbogacić. Mhm. To co, chcesz próbować szczęścia? To zwykły rzut monetą, nic fikusinego. Szanse są pół na pół, przysięgam na swój honor. Zobaczymy. Orzeł czy reszka? Reszka. I wypadła reszka, wygrywasz. Ale masz szczęście, oto twoje złoto, było uczciwie. Nie. Nie będę go atakował, za to weźmiemy skrzynię. Lekko świecący proszek, do żelaza, strzępy. Wełny, żelazny miecz, żelazny pierścień ostrzy, zwyczajne części. Dobra. Garrison. Zobaczymy, co my tu mamy. Nie ma zębatego ostrza, ale większe statystyki, lepsze. No niestety, trzeba to ubrać. Natomiast w przypadku pierścieni... Co to za pierścień? Żelazny pierścień ostrzy. Zmniejsza odporność, ale zwiększa obrażenia. Tutaj ona będzie wolniejsza, ale będzie biła trochę więcej, będzie miała więcej życia. Może być, a to damy kalibreto. Tak więc w sumie idzie lepiej niż myślałem, chociaż... Nie, dobra. Jakkolwiek bym nie chciał zrobić wszystkiego już dzisiaj, no niestety będę zmuszony chyba podzielić to na kilka odcinków, bo w sumie, no jak sam widzicie, jeszcze jest dużo strasznie poziomów i w ogóle, więc ja dziękuję, do zobaczenia w następnym, no i trzymajcie się, hej!